Wiosna, panie Henryku. Wiosna, panie Tomaszu. Nowa rzeźba. No, tak się przydarzyło coś. Wena przyszła, proszę pana, i kazała coś zrobić. Co to jest? Kogo przedstawia? Proszę pana, panie Tomaszu, żebym to ja wiedział, co to przedstawia. Ja nie wiem, co to jest. Jak pan myśli, kto to może być? Bardzo bujne włosy. Hippies? Happies. Happies? Happies. No niech tam. Niech tam. Oj tam. Na 1 maja gotowa rzeźba, tak? No ja wiem, nie. On jest na 1 maja, pan mówi? To może jakoś... Na 3 maja. Jakąś wystawkę? Nie. Nie? 1 maja nie zasługuje na takie cudo. Ale polecam. Ktokolwiek będzie mógł pana, zobaczyć ale wystawkę, jak już pan dopytuje się, kto to może być, to tak myślę, że to może być Bóg lasu, lasu Rudzickiego. No być może, no. Albo może nie, to bardziej z okolic Ślesina, bo drewno przywędrowało z okolic Ślesina, to może to jakiś duszek z tamtych okolic. Może dobry duch. Dobry duszek. Pan tutaj, proszę pana, panie Tomaszu, podpowiadał, że kto to mógł być? Może Bob Marley. Może duch Boba. Właśnie. Duch Boba Marleya. No zobaczymy. Ja tutaj w każdym razie... Może jakiś konkursik? No dalej, rozpisujemy. Ogłaszamy konkurs. Kto? Kogo przedstawia? Kto to jest? Proszę państwa, to znaczy czas. Inspiracje muszę powiedzieć, że dla tej rzeźby była czupryna z internetu. Ta osoba będzie wiedziała, o co chodzi. Aha, zacznijmy. Czyli konkurs. Kto to może być? Nazwa, tak? Tak, nazwijmy. Nazwijmy tą rzeźbę. Bo to jest ta rzeźba z serii Dziwy. Były dziwolągi, a teraz są dziwy. Czas start. Dziękuję bardzo.